Rok 1988. Radzieckie wojska wkraczają do Afganistanu. W dniach od 7 do 8 stycznia żołnierze radzieccy z 9 kompanii 345 pułku powietrzno-desantowego brawurowo bronią wzgórza 3234. Bój z mujahedinami zostaje wygrany. Żołnierze radzieccy zostają odznaczeni orderem Czerwonej Gwiazdy. Ta historia nie ma z tym filmem nic wspólnego. To na chuj ja to czytałem! Właśnie wracam z sasowskiego miasta. Do przyjaciela z dzieciństwa Mata. Mam nadzieję, że się nigdzie nie przeprowadził. Różnie to zawsze z nim bywało. Dzięki ci o trzeźwy orku. Ej! Ej ty elfie, wiesz gdzie może mieszka Matt? Gryosto! Może powinienem coś jeszcze wiedzieć? Krzywo! Ciekawe, gdzie jest Matt. Może mi co zostawił? O, list na łóżku. Hej, przeprowadziłem się do Chlaoat, bo tam jest bezpieczniej. Udam się do Balmory. Muszę uzupełnić zapasy, a stamtąd ruszę do Chlaoat. O kurwa, co tu się stało? Gdzie idziesz? Do Chlaoat? A co się stało? Co się stało? Mamy wojnę, wszystko jest atakowane przez tajemnicze bestie. A co z Chlaoat? Został podbity już dawno temu, ale na szczęście już chyba nie ma tamtych bestii. Muszę się tam udać. Ty idź, ale uważaj na bestię generała tych wojsk. Postradał zmysł, jakaś choroba. O kurwa, co to za świr? Wezmę jego pancerz, powinien mi się przydać, a i mieczem nie pogardzę. Udało się, zabiłem, ale jestem dobry. Tylko ta chata ocalała, miałem nadzieję, że właśnie tam schował się Matt. Dobry z niego wojownik, nie powinien dopuścić do siebie potworów. Rick, ty jednak żyjesz, jak ja się cieszę. Ja też się cieszę, ale co tu się dzieje? Co to za bestia? Co to za wojna jest?
Ruszymy z Lincoln, zabijając wszystko, co się da, ale wiem, kto będzie wiedział. Musisz udać się do Merlina, tego pustelnika, który mieszkał obok mojej starej klatki. Ale zanim wyruszysz, udaj się do kamiennego kręgu. Jest niedaleko, na pewno znajdź. Co tam jest? Coś, co ci pomoże. No dobra, a co z tobą? Udam się zobaczyć, co się dzieje w innych miastach. Ruszaj! To jest, ten miecz jest większy ode mnie. Jakiego wyciągnę? Okej, nie mam pytań.